Słowiańsko-Pomorska Szkoła, witamy. Przed nami lekcja historii, którą poprowadzi pan Szymon Wiśniewski. Lekcja skierowana nie tylko do uczniów klas szkół podstawowych. Co będzie tematem dzisiejszej lekcji, panie Szymonie? Na dzisiejszej lekcji będziemy opowiadać o historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w XIX wieku. Skupimy się na wojnie secesyjnej, ale również na tym, w jaki sposób Ameryka powiększała swoje terytorium. Witam. Tak jak usłyszeliście, dzisiaj będziemy opowiadać o historii Stanów Zjednoczonych Ameryki w XIX wieku. Będziemy właśnie opowiadać o tym, w jaki sposób Amerykanie powiększali swoje terytorium, no oraz w jaki sposób doszło do kłótni pomiędzy Amerykanami, która niemal doprowadziła do rozpadu Stanów Zjednoczonych Ameryki na dwa osobne państwa. Nasza lekcja również znajduje swoje odzwierciedlenie w podstawie programowej. Otóż w podstawie programowej zapisano fakt, aby uczniowie potrafili powiedzieć, jakie były przyczyny oraz skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Nasza lekcja będzie składała się z kilku części. W pierwszej chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie informacje, w jaki sposób powstały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Co prawda te informacje już w ramach naszej kujawsko-pomorskiej e-szkoły przedstawialiśmy, ale było to już kilka dobrych miesięcy temu, jeszcze przed wakacjami, więc pierwsza część będzie dotyczyła właśnie przypomnienia, w jaki sposób powstały Stany Zjednoczone. Następnie skupimy się na tym, aby pokazać Państwu właśnie, pokazać uczniom, w jaki sposób Amerykanie powiększali terytorium swojego państwa. Następnie skupimy się na przyczynach oraz przebiegu i skutkach wojny secesyjnej oraz opowiemy również o pewnych procesach gospodarczych i społecznych, które zaszły w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w połowie XIX wieku. Ameryka tak naprawdę, początek historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, możemy powiedzieć, że to tak naprawdę odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku, ale tak naprawdę również wcześniej już do Ameryki Północnej docierali Wikingowie, ale to nie jest tematem naszej lekcji. Pierwsze brytyjskie, angielskie kolonie w Ameryce Północnej, jest to początek wieku XVII. W 1607 roku Anglicy zakładają kolonię Jamestown w Virginii. Kilkanaście lat później powstaje kolonia w Plymouth, a pierwsze święto dziękczynienia obchodzone przez kolonistów jest to rok 1621. Co ciekawe, jednymi z pierwszych kolonistów byli również polscy robotnicy, którzy rozpoczęli w historii USA pierwszy strajk w 1619 roku, więc my jesteśmy specjalistami, tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, od strajkowania w Ameryce, ale to tak pół żartem, pół serio. Kolejne ważne wydarzenie w historii Ameryki Północnej to wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wojna, której przyczyny związane były przede wszystkim z coraz nowymi, coraz kolejnymi podatkami, które nakładał w cudzysłowie Londyn na kolonistów. Te nowe podatki powodują, że mieszkańcy kolonii, nazwijmy ich już Amerykanami, nie chcą tych podatków płacić, uważają się za osobny naród, który jest w stanie sam decydować o sobie. Tutaj pojawiają się idee oświecenia, idee demokracji oraz wolności jednostki. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych rozpoczyna się w 1774 roku, natomiast rok wcześniej, w 1773, dochodzi do pewnego wydarzenia, które rozpoczyna historię walk o niepodległość USA, czyli bostońskie picie herbaty. To jest 16 grudnia 1773 rok. Wówczas Amerykanie dokonują sabotażu, dokonują wyrzucenia towarów w bostońskim porcie.
Wojna rozpoczyna się w 1774 roku pierwszymi starciami. Amerykanie tworzą wojsko, na czele tego wojska staje Jerzy Waszyngton. Wojna trwa kilka lat. W międzyczasie Amerykanie ogłaszają deklarację niepodległości. To jest 4 lipca 1776 roku. Deklaracja to jest taki dokument, który tak naprawdę uzasadniał prawo, jakie Amerykanie uzyskali na ogłoszenie niepodległości. Przypomnę, 13 kolonii w Ameryce Północnej wówczas istniało i te 13 kolonii właśnie ogłasza niepodległość 4 lipca 1776 roku. Wojna kończy się w 1781-83 roku. W 81 Amerykanie pokonują Anglików, zdobywają miejscowość Yorktown, a dwa lata później, w 1783, zostaje podpisany traktat pokojowy w Paryżu, który daje niepodległość Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej. Początkowo Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to, tak jak wspomniałem, 13 kolonii. Jest to sytuacja w wieku XVIII, natomiast w kolejnych latach, pod koniec wieku XVIII, Amerykanie powiększają swoje terytorium, a na początku wieku XIX, w pierwszej połowie wieku XIX, terytorium amerykańskie zostaje powiększone do rozmiarów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Otóż przełomowym wydarzeniem jest na pewno rok 1803, kiedy Amerykanie odkupują od Napoleona Bonaparte, odkupują od Francji teren kolonii francuskiej w Stanach, w Ameryce Północnej, tak zwaną Luizjanę. Na mapie, którą teraz widzicie, jest to kolor pomarańczowy, 1803 rok. Kolejne lata to wojna amerykańsko-meksykańska o Teksas, Kalifornię. To są tereny zaznaczone na tej mapie na kolor fioletowy i brązowy. W wyniku działań wojennych z Meksykiem Amerykanie powiększają swoje terytorium właśnie o Teksas, o Arizonę dzisiejszą, o Kalifornię. Są to tereny na zachodzie. Meksyk traci, można powiedzieć, w wyniku tej wojny połowę swojego terytorium. Jaka była przyczyna wojny z Meksykiem? Otóż przyczyną wojny z Meksykiem była kwestia właśnie Teksasu. Otóż Teksas odłączył się od Meksyku, chciał być samodzielnym państwem, był zamieszkiwany przez wielu amerykańskich kolonistów, no i ci tak naprawdę poprosili Amerykę o wsparcie, o przyłączenie do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. To był powód wojny z Meksykiem. Następnie Amerykanie przyłączyli do swojego terenu w wyniku wygranej wojny dzisiejsze stany Nowy Meksyk, Arizona oraz Kalifornia. Następnie w połowie wieku XIX Amerykanie odkupili od Wielkiej Brytanii tereny dzisiejszych stanów Oregon oraz Waszyngton. Są to tereny na tej mapie zaznaczone kolorem jasnozielonym. Więc zwróćmy uwagę, że właśnie w połowie XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku Stany Zjednoczone Ameryki Północnej powiększyły obszar swojego państwa ponad 100%. Tak, ponad 100%, czyli stały się największym państwem w Ameryce Północnej. W tym czasie możemy również zauważyć pewne podziały gospodarczo-społeczne, które wykształciły się właśnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ten podział przebiegał mniej więcej ze względów na północ i na południe. Otóż Stany Północne Ameryki Północnej, tam gospodarka opierała się przede wszystkim na pracy najemnej robotników, pracowników, którym właśnie płacono za wykonaną pracę. W ten sposób rodziła się gospodarka kapitalistyczna. Stany Północne, w tych Stanach Północnych znajdowało się większość fabryk, większość zakładów produkujących m.in. broń oraz rozwinął się tam transport i bankowość. A jeśli chodzi o rolnictwo, dominującą formą gospodarki rolnej były wielkie farmy, gdzie właśnie uprawiano i hodowano zwierzęta. Stany Południowe, tutaj sytuacja wyglądała całkowicie inaczej. Gospodarka Stanów Południowych opierała się na wielkich plantacjach, na których pracowali niewolnicy, przede wszystkim ludność czarnoskóra, która pracowała tam właśnie jako niewolnicy. W Stanach Południowych przede wszystkim uprawiano bawełnę, tytoń oraz trzcinę
cukrową, jeśli chodzi o zakłady przemysłowe, o pewne mini fabryki w cudzysłowie, to tych zakładów tam było mniej. Pomiędzy tymi stanami północnymi i południowymi narastały również różnice polityczne, różnice związane także z podejściem do samego niewolnictwa. Stany północne opierały się na pracy najemnej, więc nie zależało w Stanach Północnych na tym, aby funkcjonowało niewolnictwo, natomiast stany południowe opierały się na niewolnictwie, na darmowej sile roboczej. Wówczas tworzy się w Stanach Zjednoczonych taki ruch określany abolicjonizmem, czyli ruch społeczny, którego celem jest przede wszystkim likwidacja niewolnictwa. Taka ciekawostka, teraz widzicie na slajdzie właśnie fotografię ze strony Polskiego Radia, gdzie możecie znaleźć bardzo ciekawy materiał pokazujący, jak wyglądała walka o zniesienie niewolnictwa od XIX wieku do dzisiaj. Warto na tą stronę zajrzeć. Ja tylko już wspomnę, że o stronie Polskiego Radia mówiliśmy niejednokrotnie, że tam znajdują się także ciekawe materiały, które można wykorzystać w czasie lekcji, które również można wykorzystać do powtórzenia materiału. Podsumowując, abolicjonizm to jest ruch, którego celem jest zniesienie niewolnictwa. Tak jak wspomniałem, w Stanach Północnych niewolnictwa nie ma, w Stanach Południowych niewolnictwo jest podstawą gospodarki. To jest ta różnica, która powoduje, że pomiędzy tymi stanami dochodzi do różnych spięć. Dodatkowo te problemy przekładają się także na partie polityczne. Wówczas możemy powiedzieć, że w Stanach Południowych dominuje partia demokratyczna, która nie chce zniesienia niewolnictwa, a w Stanach Północnych republikanie, którzy dążą do zniesienia niewolnictwa. Taką iskrą, która powoduje wybuch konfliktu pomiędzy tymi stanami, jest wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1860 roku republikanina Abrahama Lincolna, który jest zwolennikiem właśnie abolicjonizmu. Dodatkowo Lincoln jest zwolennikiem zacieśnienia współpracy w ramach Unii, czyli zniesienia pewnych odrębności pomiędzy poszczególnymi stanami. Stany Południowe natomiast uważają, że należy właśnie zachować te wszystkie różnice i nie zacieśniać się w ramach jednego państwa. Wybór Abrahama Lincolna powoduje, że część stanów ogłasza secesję, czyli oddziela się od Unii. 11 stanów południowych tworzy nowe państwo, skonfederowane Stany Ameryki, których prezydentem zostaje Jefferson Davis. Na kolejnym slajdzie widzimy właśnie prezydenta Unii, czyli Stanów Północnych, oraz prezydenta Konfederacji, czyli Stanów Południowych. Prezydent Unii Abraham Lincoln po lewej stronie, ten w tym takim mocno ciemnym garniturze, oraz prezydent Konfederacji stojący Jefferson Davis. Wojna secesyjna wybucha w 1861 roku wraz z secesją Stanów Południowych. Trwa do 1865 roku. Pierwsze walki to rok 1861 i Konfederaci, czyli jeszcze raz powiem Stany Południowe, atakują Fort Sumter. Północ w pierwszym okresie czasu nie odnosi sukcesów. Dopiero w 1863 roku Lincoln wprowadza dekret o zniesieniu niewolnictwa i takim momentem przełomowym jest bitwa pod Gettysburgiem w 1863 roku, który bitwę tą wygrywają właśnie Stany Północne. Duży wpływ na sukcesy Stanów Północnych miało przede wszystkim to, że armia Unii była lepiej wyposażona, miała dobrych dowódców, m.in. generała Granta i Shermana, chociaż południe także nie pozostawało dłużne. Na czele wojsk południa stał generał Lee i również Amerykanie ze Stanów Południowych także odnosili szereg sukcesów. Co ciekawe, to właśnie Amerykanie z południa stworzyli jeden z pierwszych okrętów podwodnych właśnie w wieku XIX. Ostatecznie Amerykanie południowcy, konfederaci tracą właśnie szansę, przegrywają wojnę w 1865 roku. Wojna secesyjna 1861-1865 był to pierwszy tak naprawdę nowoczesny konflikt
w XIX wieku, właśnie w czasie wojny secesyjnej, doszło do użycia pierwszych okrętów podwodnych, które możecie zobaczyć teraz na slajdzie po prawej stronie. Były używane pierwsze karabiny maszynowe, może nie tak nowoczesne jak w wieku XX, w czasie I czy II wojny światowej. Pojawiła się artyleria na masową skalę. W całym konflikcie brało udział kilka milionów żołnierzy, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, to jest ponad 3 miliony żołnierzy. Doszło również do wykorzystywania w czasie wojny secesyjnej tak zwanej wojny totalnej, na przykład siły generała Shermana niszczyły, paliły tereny, które wcześniej należały do południa, aby południowcy nie mogli korzystać z żywności, nie mogli korzystać z zaopatrzenia, czyli wojna miała charakter totalny. W wojnie secesyjnej, tak jak powiedziałem, walczyło 3,5 miliona żołnierzy, 700 tysięcy po obu stronach poniosło śmierć. W wyniku tej wojny ostatecznie zostało zniesione niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nie doszło do podziału Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na dwa państwa. Co ciekawe, tuż przed końcem wojny secesyjnej w 1865 roku został zabity w zamachu prezydent Abraham Lincoln. Został zabity w teatrze podczas sztuki strzałem w głowę od tyłu. Funkcję prezydenta przejął po nim wiceprezydent Johnson, rok 1865 rok. Stany Południowe zostały pokonane przez 12 lat po zakończeniu wojny secesyjnej. Unia okupowała tereny południowe. Po wojnie secesyjnej nastąpił rozkwit gospodarki Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. To wówczas zostały zagospodarowane, pozyskane wcześniej w pierwszej połowie XIX wieku nowe tereny, przede wszystkim na zachodzie. To tutaj właśnie wówczas kształtuje się takie pojęcie jak dziki zachód, gdzie tak naprawdę do końca XIX wieku wiele terenów nie zostało zagospodarowanych, ale były zagospodarowane, właśnie powstawały nowe miasteczka, cała nowa infrastruktura. I Stany Zjednoczone w drugiej połowie XIX wieku i na przełomie wieku XX to przede wszystkim państwo, które jest zasilane rzeką emigrantów z Europy. Całe państwo potrzebowało nowych mieszkańców, potrzebowało osadników, potrzebowało robotników, pracowników zakładów pracy, które wówczas w Stanach Zjednoczonych masowo powstają. To wówczas zostają rozbudowane takie miasta jak Chicago, Boston czy Detroit. To jest druga połowa wieku XIX. Jeśli chodzi o konflikty z Indianami, czyli z rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej, to także właśnie w drugiej połowie wieku XIX wieku, po wojnie secesyjnej, dochodzi do częstych konfliktów z miejscową ludnością indiańską. Indianie są wypychani z kolejnych terenów, które zagospodarowują koloniści, zagospodarowują Amerykanie. Indianie są spychani do kolejnych rezerwatów. Te rezerwaty są im tak naprawdę zabierane i zmniejszane. To wówczas dochodzi także do licznych powstań indiańskich przeciwko Amerykanom, które dla Indian niestety kończą się tragicznie. Co ciekawe, taka ciekawostka, słuchajcie, Amerykanie również zakupili Alaskę właśnie od Rosjan. To jest kolejny zakup, który powiększa terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Alaska została zakupiona od Rosji w 1867 roku, bodajże za chyba 7 milionów amerykańskich dolarów, czyli kwota w sumie niewielka. Natomiast okazało się, że po kilku latach od zakupu Alaski Amerykanie odkrywają na tym terytorium złoża złota i innych cennych kruszców, chociaż początkowo tak naprawdę wszyscy pukali się w głowie, po co Amerykanie kupują Alaskę, gdzie tak naprawdę jest tylko zimno, gdzie tylko są lasy, góry i nie ma żadnych właśnie korzyści z tego terenu. Okazało się, że jednak te korzyści później zostały odkryte. Przypomnę, Alaska kupiona od Rosji w 1867 roku. Możemy powiedzieć, wychodząc trochę w przyszłość, że gdyby Rosjanie tej Alaski nie sprzedali, to ich państwo również znajdowałoby się w Ameryce Północnej.
Na mapie, którą teraz też również widzicie, pokazana jest całe Stany Zjednoczone Ameryki Północnej właśnie w XIX wieku, kolorem żółtym na wschodzie, pierwotne 13 kolonii plus nowe tereny z wieku XVIII, kolor różowy, kolor brązowy, zielony, jasny i ciemny zielony, są to tereny, które Amerykanie pozyskali w XIX wieku poprzez zakup Luizjany, jeszcze raz wspomnę, Teksasu, Kalifornii, Nowego Meksyku, uzyskanych w wojnie z Meksykiem oraz zakup Alaski od Rosji w 1867 roku. Podsumowując dzisiejszy temat, warto, abyście zapamiętali, że w wieku XIX, w pierwszej połowie, Amerykanie bardzo mocno powiększają terytorium swojego państwa dwukrotnie niemalże. Wówczas zostają przyłączone takie tereny jak Luizjana, Teksas, Kalifornia. O, zapomniałem powiedzieć również o Florydzie, którą uzyskano od Hiszpanii. Następują pewne różnice w gospodarce oraz w stosunkach społecznych pomiędzy Stanami Północnymi a Południowymi. Północ jest za gospodarką kapitalistyczną oraz za pracą najemną bez niewolnictwa, a Południe opiera się przede wszystkim na pracy niewolniczej, na wielkich plantacjach bawełny, tytoniu czy trzciny cukrowej. Tu się pojawia właśnie problem niewolnictwa. Wówczas także część Amerykanów popiera abolicjonizm, czyli taki ruch, którego celem jest zniesienie niewolnictwa. Zwolennikiem tego abolicjonizmu jest prezydent Abraham Lincoln, który właśnie w 1860 roku zostaje wybrany na prezydenta. Jest to taka iskra, która spowodowała zapłon. W wyniku tego doszło do wojny secesyjnej, czyli Stany Południowe próbują się uniezależnić od państwa. Powstają skonfederowane państwo określone jako konfederacja. Wojna secesyjna trwa do 1865 roku. Przełomowym momentem bitwa pod Gettysburgiem w 1863 oraz dekret o zniesieniu niewolnictwa. Po wygranej wojnie przez Stany Północne następuje rozwój, jeszcze szybszy rozwój gospodarczy Ameryki, zagospodarowywanie pozyskanych wcześniej terenów, przybycie emigrantów z Europy i zakup Alaski oraz działania na tak zwanym dzikim zachodzie, gdzie następuje odkrycie również wielu kruszców, między innymi także złota, ale nie tylko w Alasce i w innych Stanach. Wówczas także dochodzi do konfliktów z Indianami, którzy próbują bronić swoich praw. Kochani, na koniec lekcji chciałbym, abyście również skorzystali tradycyjnie już z e-podręczników. Tam także znajdują się ciekawe materiały poświęcone historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w XIX wieku. Znajduje się również materiał związany z wojną secesyjną, z konfliktem, z wojną domową z drugiej połowy XIX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Czy Polacy brali udział w wojnie secesyjnej? Na koniec mogę powiedzieć, że braliśmy udział, bo zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie walczyli Polacy. Między innymi jednym z Polaków był niejaki Krzyżanowski, który walczył po stronie północy, a następnie zajmował się właśnie wprowadzaniem administracji amerykańskiej w Alasce. Też bardzo ciekawa postać, Krzyżanowski. Warto do tej postaci sięgnąć. A na koniec lekcji zachęcam Was, abyście subskrybowali, abyście śledzili naszą kujawsko-pomorską szkołę. A jeżeli jeszcze Wasi nauczyciele nie wiedzą o tym, że prowadzimy takie fajne lekcje, nie tylko z historii, ale z języka polskiego, z matematyki, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, ale także przygotowujące maturzystów, to przekażcie tą informację. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej nauczycieli, uczniów korzystało z naszych lekcji, bo tak naprawdę przygotowujemy to wszystko dla Was, aby egzaminy poszły jak najlepiej. Do zobaczenia.